Pomóc mogą wszyscy i każda pomoc jest dziś niemal bezcenna. Tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii pochłonęły już ponad 17 tysięcy ofiar, a liczba rannych rośnie z każdą godziną. Mieszkańcy województwa śląskiego angażują się w pomoc. W środę do Turcji wylecieli ratownicy górniczy kopalni węgla kamiennego Wesoła w Mysłowicach ze sprzętem i zaopatrzeniem medycznym. A dziś mysłowicki szpital uruchamia zbiórkę najpotrzebniejszych środków opatrunkowych. W przypadkach takich dużych kataklizmów po iluś dobach występują źródła zagrożeń epidemicznych. To są typowe zdarzenia, oczywiście temperatura tutaj może przysporzyć takiej troszeczkę ulgi, że nie będą się rozwijały tak szybko, ale na pewno trzeba czystą wodę, pitną wodę, którą jak i nasi ratownicy, tak i miejscowi będą musieli otrzymywać. Leki, antybiotyki, kroplówki typowe, które będą nawadniały tych pacjentów, czy pomagały. Ja myślę, że nie tylko dotyczy to pacjentów, którzy będą wydobywani z gruzów, jeszcze żywi, ale ludzi, którzy są koczują na ulicach. Szpital prowadzi zbiórkę we współpracy z Urzędem Miasta w Mysłowicach. Środki medyczne, o które proszą, to również strzykawki, bandaże, jednorazowe rękawiczki i wszystko, co przyda się w zaopatrywaniu ran. Zarówno władze szpitala, jak i urzędu są w stałym kontakcie z górnikami, którzy będą alarmowali o bieżących potrzebach. Apelujemy do wszystkich, do przedsiębiorców, do zwykłych mieszkańców, do firm farmaceutycznych, aby wszystkie środki opatrunkowe, które mają, które mogą przekazać, przywozili do szpitala numer 2. Tam na portierni będą odbierane, pakowane i wysyłane w miejsca, gdzie jest największa potrzeba pomocy. Środki do szpitala przy ulicy Bytomskiej 41 można dostarczać przez całą dobę. Kiedy zgromadzonych zostanie ich wystarczająco dużo, we współpracy z polskimi służbami pomagającymi w Turcji zorganizowany zostanie transport humanitarny.